So it's a title awarded by the European Commission. To tytuł przyznawany przez Komisję Europejską. To two cities every year. Każdego roku dwóm miast. So the first award happened in 1985, and I think it was already mentioned. Jak już pan Marek wspomniał, w 1985 roku przyznano pierwszy tytuł. And what we see with the capital of culture is a shift from cultural excellence to a tool for regeneration. Nacisk pierwotnie był kładziony na kulturę, w tej chwili większy nacisk kładziony jest na to, na odnowę. So the capital of culture is very important, not only for the national culture as such. Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury jest bardzo ważny nie tylko dla kultury narodowej samej w sobie, but also for the several dimensions that it has. Ale także przez swoją wielowymiarowość. Obviously it's a European capital of culture, so there is a very important European dimension. Oczywiste jest to, że przez sam tytuł Europejskiej Stolicy Kultury nadanie tego tytułu ma wymiar ogólnoeuropejski. And there's also an international dimension to the European capacity of culture. Ma jednak to również wymiar międzynarodowy. Which means that the artists themselves, they first of all have the opportunity to have more opportunities during the given year. Dzięki temu artyści biorący udział w wydarzeniach podczas Europejskiej Stolicy Kultury mają jeszcze więcej możliwości zaprezentowania się w danym roku. On the national level, but also on the European level and on the international level through a lot of networking. Zarówno na poziomie narodowym, europejskim, jak i międzynarodowym branie udziału w Europejskiej Stolicy Kultury i wydarzeniach jest dla artystów znakomitą okazją, żeby się zaprezentować i wziąć udział w networkingu. So it opens a lot of doors and opportunities for artists. Więc daje to artystom bardzo wiele możliwości rozwoju. But it's not just there for the artists, and that is what is also very interesting about the city. Jednak nie wszystkie działania skupiały się tylko i wyłącznie na artystach i to jest właśnie element, który stanowi najbardziej interesującą część dla samego miasta. The aim is that it reaches the citizens, that all of us are artists, whatever the next step. W pewien sposób wszyscy obywatele stają się artystami, twórcami, bo poprzez to, że ten tytuł dociera właśnie, jest skierowany do wszystkich ludzi. So the projects aim to reach different levels of society and they also focus on different levels of the challenges of society. Projekty są skierowane do różnych sfer społecznych oraz adresują różne, często trudne wyzwania, z którymi te sfery społeczne muszą się zmierzyć. So if we go to Valletta, basically the capacity of culture was launched in January 2018. Valletta została ogłoszona Europejską Stolicą Kultury w styczniu 2018 roku i wtedy rozpoczęto też pierwsze działania. And it is sharing the title with a city in the Netherlands called Leeuwarden. Drugim miastem, które dzieli z Valletta tytuł Europejskiej Stolicy Kultury jest holenderskie Leeuwarden. The title was officially granted in 2012, in October 2012, so almost 5 years before the project officially started. Tytuł oficjalnie przyznano obu miastom w 2012 roku, czyli prawie 5 lat zanim rozpoczęto wszelkie. And also because we are very small, so we can do it. The idea was always that it's not just Valletta, but it will be the whole of Malta that will benefit from the project. Ponieważ Malta jest bardzo małym krajem, zaletą przyznania Valletcie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury było to, że skorzysta na tym cała wyspa, nie tylko stolica. Of course, since we are in the very middle of the Mediterranean identity is the main focus. Znajdujemy się jako kraj w samym środku
regionu śródziemnomorskiego, dlatego też działania skupiły się właśnie na tożsamości śródziemnomorskiej. I don't know how much you know about MOVE. I hope you will get to know a bit more after today, but MOVE is really a bridge between Europe and the Mediterranean. Nie wiem, jak wiele wiedzą Państwo na temat Malty. Mam nadzieję, że troszkę więcej po dzisiejszym spotkaniu się rozjaśni, ale Malta jest prawdziwym mostem pomiędzy Europą a tożsamością śródziemnomorską. And that is what we're trying to put an accent on during this year. I to właśnie nasz główny przekaz podczas tegorocznych wydarzeń. Now in terms of budget, it's 48 million that we will be spending. Jeśli chodzi o budżet, Malta wyda 48 milionów euro. 80% of that comes from national budget. 80% ze środków z budżetu pochodzi z budżetu krajowego. And the remaining 20% come from sponsorships and the money that the project will generate. Pozostałe 20% pochodzi od sponsorów oraz z przychodów, które wygeneruje Europejska Stolica Kultury i Wydarzeń. And then there is also the EU funds that were mentioned before. Those were awarded in fact last year. I są także europejskie fundusze, o których mówił Pan Marek, je przyznano w zeszłym roku. Yeah, now the goals of Valletta 2018. Teraz opowiem o celach dla Valletty na 2018 rok. So the first one is to transform Valletta into a creative city. Pierwszy cel to zmiana Valletty w kreatywne miasto. Now I have to explain to you that Valletta is quite an old city built in 1565. Valletta jest dosyć wiekowym miastem, które powstało w 1568 roku. But throughout the years it had simply become an administrative and commercial center. Przez lata stała się centrum administracyjnym oraz handlowym. And it was almost dead in the evening, for example. I wieczorem miasto praktycznie zamierało. So this project has really helped the regeneration of Valletta, and I can simply tell you that now it is a booming city thanks to Valletta IT. Dzięki przyznaniu tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, Valletta odżyła i z powrotem stała się miastem przyjaznym dla ludzi. And the other goal is the improvement of the quality of life within Valletta. Drugim celem jest poprawa jakości życia w Valletcie. Through culture and the cultural offer that it is offering. Poprzez kulturę i ofertę kulturalną, którą może zaoferować Valletta. Of course, the awareness of one's national culture is extremely important as well. Bardzo istotna jest osobista świadomość kultury danego kraju. And the project also aims to revive the cultural identity of the island. Dlatego też celem projektu jest to, żeby odnowić tożsamość kulturalną wyspy. Of course, while encouraging the European and the international exchanges between artists. Przyczyniają się do tego wymiany pomiędzy obywatelami oraz artystami z różnych krajów. And apart from this collaboration, what one tries to push is the excellence in culture. Oprócz tej współpracy chcemy się również skupić na tym, żeby produkować, żeby tworzyć bardzo wysokiej jakości kulturę. To give you an idea of what Valletta 2018 entails. Z czym wiąże się, co stoi tak naprawdę za tym programem, to widać na slajdzie. So, Malta has a population of less than half a million. Na Malcie mieszka około 500 tysięcy ludzi. So, more or less 450,000. Około 450 tysięcy ludzi. And there are 45 full-time staff working on this project this year. Nad tegorocznym projektem pracuje 45 osób zatrudnionych na pełen etat. Which is quite a new thing for us, because culture was pretty low on the agenda in the past few years. Jest to dla nas dosyć nowa rzecz, ponieważ w kilku poprzednich latach kultura była raczej zaniedbanym tematem.
In terms of events, you can see that there are four special events. Przygotowaliśmy cztery specjalne wydarzenia. These are the big events, like the opening, the closing, and anyway, the events that will attract the hundreds and thousands of people to them. Chodzi o ceremonię zamknięcia, o otwarcia oraz dwa wydarzenia w środku roku, które przyciągną tysiące turystów i widzów. But obviously, the Capital City of Culture is also about the small projects that reach, you know, the everyday person. Skupiamy się także na mniejszych projektach, po to, aby dotrzeć do zwykłych obywateli i ludzi na marcie. And so those, we have 140 projects in total that will take place this year. Łącznie w tym roku odbędzie się 140 projektów. We have 400 events in all. 400 wydarzeń. We have over 100 local professional artists involved. Weźmie w nich udział po raz ponad 100 miejscowych artystów. And over 100 international artists involved in the projects. I ponad 100 międzynarodowych artystów.